Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro 2 Riptos Rage. Czekajcie, muszę się poprawić, żeby jakoś siedzieć normalnie. Więc na początek mała synchronizacja. Czekajcie chwilę. Dobra. Mała synchronizacja, czyli dół, góra, góra, dół, góra, dół, góra. Spoko. Więc tak, zanim tak sobie zacząłem nagrywać, to zobaczyłem, ile mamy już procent zrobionego w tej grze i wyszło, że jakieś 70%, więc jest moc. Nie, po prostu nie zrobię tego odcinka, po prostu go nie zrobię. Zaraz coś wymyślę. Muszę sobie kupić jakieś przedłużacz do słuchawek. Zrobimy tak, tak. Kuchenna rewolucja, prawie że. Tak, oczywiście przygotowanie lewy hard. Dobra. No i teraz mogę grać, kur. Więc tak. Mamy już 70% gry, więc jesteśmy bardzo bliziutko końca. Chociaż jesteśmy na tym drugim świecie, to już mamy ponad połowę gry. Ale dobra. Ponad, no już prawie mamy 3/4. Gry. Ale w każdym bądź razie, jeżeli będę trochę taki przymulony, albo będę na przykład w jakiejś chwili gadał od rzeczy lub stracę wątek, proszę wybaczcie mi to. Już wam wyjaśnię dlaczego. Jakieś 5 lat temu, już 5. Zrobię sobie ten poziom. 5 lat temu. Zrobiłem sobie takie postanowienie noworoczne. Jako już mamy... Właśnie, dzisiaj jest 1 stycznia 2016 roku. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. Z 2016... Kto ogląda 2016, łapka w górę. No i... Postanowiłem sobie, że w sylwestrową noc... Nie będę spał, tylko po prostu będę tak jakby 72 godziny na nogach. No i to jest właśnie ten czas. Nie spałem przez noc, praktycznie. Jeżeli nagle odpłynę jakoś, że zacznę na przykład gadać o czymś innym. Na przykład tutaj sobie gram Spyro, opowiadam, nie wiem, o historii smoków, o historii Spyro. I nagle zacznę, nie wiem, o Soniku gadać tak ni z gruchy, ni z pietruchy. To znaczy, że odpłynąłem. No. Ale dobra, pomożemy temu gościowi. Spyro, it's a good thing you're here. I've been trying to get a berry out of this magic berry bush, but I'm just not strong enough. Aaaa! If you charge or flame the bush, one of those yummy berries should drop. Więc tak, temu maluchowi musimy pomóc. On jak zje te jagody, jak się okazuje, to stanie się duży, jak widzieliście w kastnice, i może rozwalać te metalowe kraty. Taka, nie wiem, mała rzecz śmieszna. Jak byłem mały, to... Czyli około... No, wtedy, kiedy grałem w Spyro 2. Jak byłem niski jeszcze. Co ludzie, 1,83 m to już znaczy, że nie jesteście niscy. Teraz sobie weźmiemy. A nie mam jeszcze tej mocy. Więc do tego poziomu trzeba będzie jeszcze się wrócić. To może właściwie byśmy zrobili dzisiaj bossa? W teorii to jest chyba ostatni poziom. W teorii. Ale tak, trochę zgliczowałem, bo to już jest praktycznie końcówka poziomu. Tutaj, gdzie teraz stoję. Ale dobra, chrzanić, kurde. I od razu mówię, też jednego tutaj orba nie będziemy mogli zdobyć, bo jest do niego potrzebna właśnie ta umiejętność, która jest też potrzebna tutaj. Więc innymi słowy, jesteśmy taki jakby po trzasku. Znaczy, mógłbym wpisać cheat na wszystkie umiejętności od razu, żeby nie backtrackować, ale... No, jak to powiedziałem, to jest cheat. Nie jest legalny sposób przechodzenia gry. Innymi słowem, musimy się pomęczyć.
Skąd ty znalazłeś tarczę z powrotem? A nie, chyba ten miecz wyciągnął. Zawsze się zastanawiam, jak się nazywają te arabskie miecze. Bo chyba nie. Szable to mieli piraci. Nie wiem. Bo to jest ewidentnie poziom inspirowany Arabią. Coś w tym stylu. Oczywiście, jeżeli się mylę, to ktoś mnie może poprawić. Nie byłem, więc się nie znam. Moja opinia jest tutaj, nie wiem, na rozdana z obrazków, że tak to mogę nazwać. Albo z programów przyrodniczych. No serio, ludzie. Kiedyś to były takie fajne programy, że można było się nauczyć o świecie, a teraz to co ewentualnie to można sobie Cejrowskiego poglądać. To jest, ale to akurat tylko są chyba powtórki jeszcze. Bo tego niestety nie wiem. Co jest za smutne właśnie, bo można by sobie tak pooglądać, bo drzwi, oczywiście to jest Polska i tutaj się nie ma hajsu na różne zachcianki typu wakacje, to można sobie przynajmniej w takich programach, nie wychodząc nawet ze swojego salonu, zwiedzić cały świat. Co jest fajne, przyjemne i edukacyjne przede wszystkim. Okej, temu lecimy. Ale na serio, ludzie. No powiedzcie mi. Jakbyście kiedyś coś takiego zobaczyli, to powiedzcie mi, czy byście nie powiedzieli, że to są jabłka. Serio, ludzie. Nie umiem powiedzieć tego słowa. Jabłko. Wiem, że nie powinno być tego U, które ja wymawiam. I to jest właściwie tyle. I tak możecie się śmiać ze mnie, że nie umiem powiedzieć tego słowa, ja też się śmieję. Ale od razu mówię, to nie trzeba się śmiać, jak ja coś takiego robię. Trzeba sobie ewentualnie płakać. Dobra, jestem z powrotem. Oj, ale będę miał edycji w tym materiale chyba. Dobra, ja tu widzę, że oni się sami chyba zabiją, a nie. Mówię wam. Ludzie, to nie ma co się śmiać z tego, że ja nie umiem powiedzieć poprawnego wymawiania słowa jabłuszko. Ze względu z desperacją pozwolę sobie tutaj użyć zdrobnienia. Ludzie, to jest straszne. Ja nie umiem powiedzieć takiego prostego słowa. Gruszka umiem powiedzieć, marchewka umiem. Ale jabłko to już nie umiem. Co jest ze mną nie tak? Prawdopodobnie lekarze by to mieli sporo do powiedzenia, co jest ze mną nie tak, ale dobra. Wiecie, lekarze specjaliści jacyś na pewno by się znaleźli, którzy by powiedzieli, że... Ja praktycznie każdy specjalista pewnie powiedział, że coś jest ze mną nie tak. Wow. Yuppie. Szczerze myślałem, że przeniknę teraz przez to. Ha, out of bounds, prawie że. Dobra, właściwie już nie mam tutaj czego szukać. Bo, chociaż... No tak, no jeszcze waza, no przecież, jak ja mogłem o niej zapomnieć. Halo. Spyro, 3 thieves have stolen our magical brass lamps. Please get the lamps before they take them away from Shady Oasis. Więc tak, musimy pokonać 3 złodziei, którzy ukradli magiczne lampy. I tak, on powiedział, że musimy ich powstrzymać, dopóki nie wyjdą z Sand Oasis. Problem jest taki, że nie mogą wyjść z Sand Oasis. No, nie wystuprocentujemy klejnotów. Co jest trochę niefajne, ale... Dobra, i tak tym bym musiał powrócić. Więc to w następnym... Więc po prostu jak kupimy sobie... nie wiem, czy jeszcze nawet w tym odcinku, bo... Nie wiem to właściwie, który jest poziom, ten Sand Oasis. Teraz jestem idiotą, przecież mogę sobie sprawdzić. Guidebook. Shady Oasis, metr speedway. O! Więc w tym odcinku robimy bossa, ludzie!
tym odcinku robimy bossa, ale yeah. Kurde, nienawidzę tych wyścigów. Opa. Wystarczy zapamiętać jego drogę i mniej więcej robić sobie skróty. Ale to jest właśnie też takie pomocne, że jest taki trik, że powiększacie swoją możliwość uderzenia kogoś, czyli po prostu dmuchacie ogień i jak najszybciej przechodzicie w tryb szarży. Wtedy ten ogień jeszcze się przez chwilę utrzymuje, ale wtedy macie po prostu niesamowity dystans tego i niesamowitą szybkość ognia. Poza tym fajnie to wygląda, jak Spyro tak ma podniesioną głowę, kiedy szarżuje. Oczywiście to dziwnie wygląda, ale dobra. Okej, dobrze, że Sparks widziałem. Właściwie to nie trzeba być geniuszem, żeby coś takiego widzieć. I właściwie to jest takie moje zastanowienie się. Skoro stamtąd widziałem tą bazę praktycznie w takiej samej okazałości, jaką teraz ją widzę, to dlaczego, gdy kamera pokazywała tą bazę, to nie widziało to mnie w ogóle nawet? W ogóle nawet. Mhm. Seems legit. Dobra, teraz gdzie jest ten ostatni kurdupel? Trzeba go znaleźć i go załatwić. Ale ten to akurat będzie easy. Dobra. Tepnie mnie, oczywiście. Thanks for bringing back the three magic lamps. Here, take this orb. Some fairy left it with me, but it won't hold a proper shine. Okej, czyli gościowi się nie podobał ten nasz orb, bo niepoprawnie świecił. Yeah. A wiesz, że prawdopodobnie jakbyś go sprzedał Moneybagsowi, to byś zarobił... Ło! To byś był bogaty. You know, bro. Właściwie to jest tyle, co możemy zrobić w tym poziomie. I co, lecimy na bossa? Aha. Co, jak tam się odblokowało, ale właśnie nic nam po tym. Chociaż właściwie tam są dwie wazy, to je sobie odblokuję. Odblokuję, zdobędę. A, zapomniałem, że trzeba stamtąd zlecieć. No cóż. Zrympam poliłem, przyznam. Zrympam poliłem. Jakby się ktoś zastanawiał, co znaczy zrympam poliłem, to po prostu kiedyś to wymyśliłem, jak byłem... nie wiem, jak miałem chyba 4 lata, to coś takiego powiedziałem, no i... jakoś mi się przyjęło, że teraz zamiast klnąć lub coś w tym stylu, to teraz mówię zrympam poliłem. Bo komuś to ostatnio powiedziałem i nie mogłem zrozumieć, o co mi chodzi. I nie znam beka z niego miałem, tylko że... no właśnie to jest właśnie kwintesencja żartów, z którego nikt się nie śmieje, że... wyglądasz jak idiota, jeżeli śmiesz się z własnego żartu. Helping me reach the Great Berry Bush. Now we can eat berries all the time. Here, take this. It's a gift from all of us hippos. Jej, dostaliśmy amulet Shady Oasis. I tak powiedział, że teraz mogą jeść jagody w nieskończoność. Tylko szkoda, że z tych drzewek też może nieskończoność wyjść. O. Wystarczy, żebyście w to uderzali. Sądzę, że gdyby takie... O, widzicie? Założę się, że gdybym tutaj postał jakieś dobre pół godziny i nawalał w to drzewko, to gra by się skraszowała. Skraszował Spyro! Ale śmieszne, ale urwę. Popatrzcie, no już nie ma jagódek. No, oczywiście grubas się na żart. Ale te jagody muszą mieć niezły, wiecie, zawartość cholesterolu. Że tak się, że wystarczy jedno jabłuszko i już tak po prostu puchnieje w oczach.
Albo to po prostu talent do tycia. Well done, Spyro. Now that you have all 14 talisman, your guidebook can break the lock on the door and you can fight Gulp. Are you ready? Więc tak, będziemy teraz walczyć z Gulpem. You'll have to jump down the hole in the floor to get to where Ripto and Gulp are waiting. I can help you out a little bit. I tamed a few pterodactyls from Skilo's Badlands. They'll be dropping objects that you can use to fight Gulp. Zaglądam, pomagały pterodaktyle. Ale nie musisz mi tłumaczyć, jak wchodzić do dziury. Dziołk. Było zboczone, wiem. Gulp, we've finally made Avalar ours. You've earned a special reward. Now. Gulp, what is it, boy? Oh, the fairy. Here you go. You singed my cape. Dragon, you are really starting to get on my nerves! Say goodbye, Flame Breath! Go! Lunchtime! Go! Finish him off and you can have all the fairies you can eat. I'm going to enjoy this. Więc tak, teraz nas czeka walka praktycznie z dinozaurem. Mam przestanę, ale dobra. Smoki są potężniejsze od dinozaurów. Jak jestem fanboyem smoków. No co, uwielbiam fantastykę. Dobra. Więc walka z nim polega na tym, że nie możecie dać się zgnieść. I to praktycznie tyle, co musicie robić, żeby przeżyć. I rzucać w niego rzeczy, które nadsyłają tutaj nam... Oh shit. Nadsyłają nam tutaj... pterodaktyle. No i sobie musicie mieć... albo musicie być odważni, albo... nie wiem co. W każdym razie do tego Ripta da się doskoczyć, tylko... ja już wam to pokażę, nie wiem, w jakimś bonusie. Z glitchami ze Spyro 2. Ha! Kurde, z rympą poliłem trochę. Bo mogłem od razu tę drugą rakietę wziąć. Ale nie, po co? Więc tak, z rympą poliłem. Gin. Taki gin. Ha. No. Łóż ty w mordę. Gin. Stary. Dajcie mi coś fajnego. Nie kurczaczka. To znaczy kurczaczki też są fajne, ale no... nie akurat to mi jest teraz potrzebne. Znaczy to fajnie jest, bo życie no, tak krucho z tym jest, ale dobra. Dajcie mi tą cholerną rakietę. Okej. Dobra, to było takie trochę... taka misja prawie samobójcza, ale dobra. Są efekty, tak. To jest, wiesz, to jest takie trochę sprzeczenie się samym ze sobą. Myk. Wybuchnij! Yes! Tak, właśnie zrobiłem double jumpa przez tego gościa. Łóż ty w mordę! Okej, easy. Ha! Dobra, jakoś dajemy sobie radę. A, no i jeszcze trzeba unikać tego lasera. Zapomniałem wspomnieć. Przepraszam bardzo za to. Wiem, jestem głupim siusiaczkiem, ale dobra. Dobra. Chyba się jeszcze właśnie wrócimy do tych poziomów, bo... bo tak. Oh shit. Dobra. Easy.
Jeszcze jedno uderzenie! Ale zrympampoliłem! My... Usz ty w mordę! Jest! No i zabiliśmy go. Jak byłem mały, to ogólnie jak to przechodziłem, to zginąłem razem z nim i nie było fajnie. No i dobła. Papa. Spyro, you did it. Whoa, Alora, where'd you come from? I was just outside the castle in Autumn Plains. The castle is now free again. There's no sign of Ripto, and since you've been around, the creatures of Avalar are finally starting to get along. Since you've done so much for Avalar, and since I know you really miss being on vacation, we really wanted to do something nice for you. It's not much, but we hope you like it. Wow, this is great. Aren't you gonna join me? No. I'd like to, but I've gotta go check on the professor in the winter tundra. He's still trying to fix the super portal so we can send you home. Oh, that sounds interesting. I think I'll just hang out here for a while and soak up a few rays. Hey, where'd Alora go? I better follow her. Winter Tundra. I think I've finally come up with a way to access the Dragon Worlds from the Super Portal. This power crystal should give us the extra boost that we need. Just a few more calculations to set it up. I think I have it. Excellent! Everything is finally ready. We're going to need a lot more orbs, but with the power crystal boosting it, the super portal should work again. So, you thought you had gotten rid of me. Well, I'm afraid not. I persuaded that fat bear Moneybags to sell me a few bombs. Quick! The power crystal. Don't even try it, book boy, or you'll be the world's smartest pile of ashes. This is just what I need for a new scepter. Hunter, do something quick. Hey, give that back. Well, I tried. You little fools! After I destroy you all with my new scepter, I'm going to rename this place Riptonia! No i wszystko od nowa. Ale na szczęście to już jest ostatni świat tej gry. Na szczęście. Niestety. Już tutaj już nie ma medalionów, talizmanów, tylko dostajemy orby za wszystko. Spyro, Ripto's still alive and he's locked inside of the castle. Even worse, he's stolen our new power crystal for the super portal. If you can collect enough orbs, you'll be able to get the power crystal back from Ripto, and we can send you to Dragon Shores. Nice. Ale właściwie musimy zebrać wszystkie orby. I dodatkowo... ogólnie już mógłbym iść na Ripto, ale nie chcę. Bo najpierw musimy 100% grę, żeby było... Przepraszam, żeby było kanon. Wszystko więc... Trochę tutaj pozbieram tych... klejnotów. Ej, w ogóle jestem ciekaw... A nie, dobra, nie będę spoilerował. Bo się nad czym zastanawiałem, ale co chyba zostawię dla siebie. Bo... tym wiele zaspoileruję, bądź co bądź. Dla ludzi, którzy nie grali z jakiegoś powodu w tą grę. Znaczy, bądź co bądź wielu ludzi jest takich. A może po prostu młodsi. Że nie mieli szansy w to grać. Ale no dobra, dobra, kupimy sobie wreszcie tą umiejętność. Well, Spyro, it comes down to this.
There's only one more thing I can teach you. And like all the best things, it doesn't come cheap. Jak wszystko ze sprzedajesz. Dobra. Sure. The head bash move is very simple. Jak ja nie lubię, jak tutorial jest wpięty w ten, w dialog postaci. Strasznie tego nie lubię. Dobra, jest jeden orb. Jest, zamówisz się. Tak, tak, no właśnie. No i zaraz się wrócimy do tamtych dwóch światów, chociaż... No w sumie nowy rok. Ale tak z drugiej strony to mój internet mógłby się po prostu powiesić. Trudna decyzja. To jest naprawdę teraz trudna decyzja. No bła. Tam chyba nie wskoczę. Nie ma szans, żebym tam wskoczył. Dokładnie. W sumie zawsze mógłbym skorzystać ze stacjonarnego internetu, znaczy stacjonarnego, bezprzewodowego, tylko że... No dobra. Autumn Plains, Summer... Nie Summer Forest, tylko Autumn Plains. Więc dzisiaj będzie odcinek do 40 minut, tak sądzę, ale się pośpieszymy dosyć. Bo już tu nie ma zbyt dużo do roboty. Tylko co pierwsze, żeby nie było, że mówię pierwsze, to chyba zrobimy, jak się nazywa, ten taki pseudoszkocki poziom. Nazywam to szkocki poziom, bo skojarzenia sobie robię, a nie, że zapamiętać nazwy, bo nie mam pamięci do nas. Powiedział ktoś, który pamięta praktycznie każdy ząb z Sonika. I dosłownie wszystkie postacie. Fracture Hills, ok. Dobra, więc dobędziemy jeszcze w tym odcinku... No... Dwa orby. Trzy, przepraszam. Dobra. Tylko teraz się tam trzeba przedostać. Ale spoko, loko. Ja to załatwię. Trochę tak na chama, ale... No cóż. Czasem trzeba. Okej. Okej. Jesteśmy już tutaj. I've been experimenting with this potion. I'd like to test it out, but the Earth Shapers out there have made going out a bit difficult. Could you kindly offer me an escort? Spróbujemy, staruszku. Great! Just keep those Earth Shapers away from me and I'll take this potion to Hunter. Powiedziałbym, że to jest level 6 difficulty. Ale tak, musimy tych... zrobionych z kamienia gości odciągać od profesorka. Bo inaczej skończy się to brzydko. A tego byśmy nie chcieli. Przepraszam teraz za to, za tą ciszę, ale tak jakby, no, skupiony jestem troszeczkę. Nie. Ale nie mogłeś po prostu tak przejść sobie obok? Spoko. Man, do my feet feel better. Would you look after this for me? Nice. Ale ma trochę inne kolory, Hunter, tak zauważyłem. As long as you're here, would you like to help me take out these stubborn Earth Shapers? Spoko. Gdybyśmy nie... We have to get all of them at once, or they'll just invite more of their friends.
Więc tak, jeżeli byśmy nie mieli Headbusha, to Hunter by powiedział, że żebyśmy to później wrócili, jak zdobędziemy właśnie tą umiejętność. No i teraz Hunter się będzie bawił w Robin Hooda, a my będziemy załatwiać brudną robotę. I szczerze, przypomina mi to trochę styl walki prawie że jak Kangurka o trójce. Kto grał, ten wie. Ła! Gdzie? Tu. Więc tak, musimy wszystkich naraz załatwić, bo inaczej odnowią się wszyscy. Dobra. Mam to w głębokim tyłeczku. Ja mogę potem uważać? Nic mi się nie dzieje, lol. Na wicie, jak to sobie tak przechodziłem na luzie, to starałem się zapamiętać, w jakiej kolejności on ich załatwia. Co nie było proste i jak widać już wszystko zapomniałem. Zawsze pilnuj zatka. Spokoj, to już chyba będzie ostatni. Nice! We make a great team. Here, I was going to give this to the alchemist, but I'm a bit annoyed at him at the moment. Też byłbym wnerwiony, jakby ktoś mi uwięził nogi. Nice, ukończony. No to teraz tylko Sand Oasis. Sand Oasis chyba tylko zapamiętałem, że bardzo przypomina Sandopolis z Sonika. Więc... Aha, jeszcze tych musimy uratować. Dobra, właściwie mam ich w głębokim poważaniu. Dobra, thank you for releasing me i tak dalej. Ale i tak mam was w głębokim tyłeczku. Bo już was raz uwalniałem, to moglibyście... Zobaczcie, przecież ja mogę wyjść po prostu z poziomu z tym idiotą. Dobra, no co teraz do Sand Oasis? No i w następnym odcinku będziemy się zajmować drugim światem już. To jest fajne. Bardzo. Nie mam już orbów. 36, aha, nie pokazałem. Ile na ile. To jest trochę smutne. Sand Oasis było tutaj chyba. No oczywiście, że... Shady Oasis, ja... Nie mogę. Ale ze mnie guptas. Gupek. Idiota. Dobra. Z tobą już gadaliśmy nawet w tym odcinku. A to trochę nawet głupie, że musimy tak... Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Ok, jestem śpiący, ale nie będę spał. Nie będę spał. Jeszcze w ogóle, jak sobie postanowiłem to chciałem być takim hardcorem i jeszcze przez 3 dni nie spać. Znaczy, nie że przez 3 dni pustem, bo bym prawdopodobnie umarł, bo od, uwierzcie mi, od braku snu też da się umrzeć. Pooglądajcie sobie czasem programy naukowe, to się dowiecie. O tym. No. Mówiłem, tylko po prostu chciałem jeszcze jeden dzień nie spać. No, jakoś tak odleciałem. Chyba to była godzina 19, jak to sobie postanowiłem. No, odleciałem jakąś godzinę później. No, czyli koło 20 już mój genialny plan poszedł. Nie powiem gdzie. Tam, gdzie raki zimują. Chciałem teraz powiedzieć jakiś żart dotyczący tego, gdzie raki zimują, ale sobie daruję, bo nie mam tutaj nawet co powiedzieć. Jestem taki nudny. No ale cóż. Nudny jestem, bo ktoś nudny być musi. To jest niestety taka prawda moralna. I oczywiście mam nadzieję, że osoby już po 18 roku życia, mam nadzieję, że dobrze się bawiły i szampańską zabawę,
A ci, którzy nie mają ukończonych 18 lat, że mieli soczkową zabawę albo herbacianą. Ja miałem herbacianą zabawę. I dobrze, bo lubię herbatę. Nikt mi nie zabrał ani kurde. I dobra, zrobimy to wyzwanie. My 8 brothers have been trapped in rock and will sink in the lava if you can't break them free. Head bash the rocks by jumping, then pressing triangle and follow my lead. Dobra. Jeden z nas będzie prowadził tam, gdzie jego bracia są. Ale stary, no co mnie obchodzą swoje bracia? Mogę ich po prostu zostawić na pastwę losu. Za tym hello, lawa nie jest zielona. Więc on jest takim trochę naszym wskaźnikiem, gdzie oni są. To nie jest strasznie proste. Jestem ciekawy, jak sobie radzicie w święta. Dobra, no i ukończony poziom na hello. Zarąbiście. Przecież mogę... Pixel, ogarnij ją, no. Możesz stąd wyjść po prostu. Nice. No to tak, ludzie. To będzie chyba na tyle w tym odcinku. Chyba. No jeszcze zobaczmy, co jest tutaj do zrobienia, o ile jest. 100. To chyba... Na tyle! W tym odcinku jeszcze przejdziemy się do Winter Tundry. Chciałem coś jeszcze i tak zobaczyć. O! No to... No to co? Miałby do 40 minut, to jakoś postaram się, kurde. Ewentualnie będę to wysyłał cały dzień, no Jezu. Okej. O nie, to jest to. Hey, Spyro, you found me. Dobra. Me again. You... Co? Nie, dobra, ludzie. To zrobimy sobie już w następnym odcinku. Więc tak, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że życzę wam miłego dnia, nie wiem, miłej dobrej nocy, jeżeli to oglądacie, jak, nie wiem, idziecie spać czy coś z jakiegoś powodu. Więc tak, dzięki za oglądanie, na razie i cześć, pa pa!